Siema. Jakieś 2 miesiące temu nagrałem odcinek, w którym omawiałem pokrótce wszystkie wiedźmińskie szkoły. Czym się charakteryzowały i jak wiedźmini z poszczególnych szkół byli szkoleni. Powiedziałem tam też takie słowa. To ciekawe, w Wiedźminie jest jeszcze szkoła Ślimaka, ale pewnie nagram o tym odcinek. Że raczej w swoim życiu staram się nie rzucać słów na wiatr, czas na omówienie jednej z najdziwniejszych wiedźmińskich szkół. Szkoły cechu Ślimaka. Zacznijmy od tego, skąd wiemy o tej szkole i o co tu w ogóle chodzi. Szkołę Ślimaka możemy poznać dzięki stworzonemu dodatkowi przez CD Projekt Red do papierowej gry RPG Wiedźmin. Napisali tam, że tworzą pełną wiedźmińską grywalną szkołę cechu Ślimaka, ale że należy ją brać z przymrużeniem oka. Nie widziałem też, żeby chociaż jedna osoba na YouTube nagrała o tym materiał, a w sumie jest to stworzone przez CD Projekt Red. Więc witam was bardzo, z mojej perspektywy, ciekawym odcinku. Zostawcie suba, jeżeli jesteście tutaj nowi, wpadnijcie na Twitcha, bo tam streamy, a my zaczynajmy. Chociaż wydaje się, że dobrze znamy Wiedźminów. Pozostają oni zagadkowi nawet dla znawców tematu. Wynika to ze skrytości samych łowców potworów, chociaż mało kto byłby zainteresowany szczegółami ich życia, gdyby nawet byli bardziej gadatliwi. Przyjmuje się zatem, że w najlepszych czasach Wiedźminów, ich w wieku złotym, istniało zaledwie 6 ich szkół. Moje badania sugerują jednak, że mogło być ich więcej, znacznie więcej. Napisał Elias von Drexel. Miałem szczęście natknąć się na inskrypcję zapisaną na tylnej ścianie niewielkiej, przyjemnej gospody o wdzięcznej nazwie Gęsia Pipa. Napis głosił: Helga ujeżdża Wiedźmaka, a opatrzony został ilustracją, tyleż nieprzystojną, co imponująco szczegółową. Dla dobra nauki przestudiowałem ją z wielką uwagą. Pozwoliło mi to dostrzec, że wspomniany Wiedźmak miał jako podstawowy, by nie rzec jedyny, element ubioru swój medalion. Mimo niezbyt precyzyjnego ujęcia i lekkiego zatarcia się obrazu, nie umknęło mojej uwadze, że wisior ten różnił się w zasadniczy sposób od tych, które znamy. Przypominał mianowicie ślimaka. To rozbudziło moją ciekawość. Postanowiłem więc dowiedzieć się czegoś od stałych bywalców lokalu. Spośród nich nieocenionym źródłem informacji okazał się być dość groźnie wyglądający jegomość, zwany Dużym Haroldem. Był już on solidnie wstawiony, kiedy dotarłem do niego z moim pytaniem o tajemniczy medalion. Szczęśliwie, mimo widocznego ubzdrygolenia, okazał się on prawdziwą skarbnicą miejscowych podań i legend o zaginionej szkole Ślimaka oraz jej założycielu, Broderiku Byczku. Sporządziłem z tej konwersacji wiele stron notatek. Na ich podstawie przygotowałem poniższy tekst. Nie jestem w stanie ukryć ekscytacji tym odkryciem. Miałem wielkie szczęście trafić na ludzi obytych, prawdziwych znawców tematu, osobie Dużego Harolda oraz jego towarzyszy Biesiady. Według nich w wiedźmińskim Złotym Wieku istniało jeszcze więcej szkół, które zanikły wraz z jego końcem. Była więc słynąca z niepokonanych wojowników szkoła Ardwarga, znana z upartych łowców szkoła Muła, a nawet cech nieuchwytnych pstrągów. Wszelkie przepadły w mrokach historii. Pozostały po nich tylko legendy i podania, przekazywane ustnie z pokolenia na pokolenie, wśród prostego wiejskiego ludu kontynentu. Dawno, dawno temu, wkrótce po założeniu cechu niedźwiedzia, ale przed zdradą żmii, do wiedźmińskiego terminu trafił chłopak imieniem Broderick. Podczas szkolenia w Caern Caduch wykazywał się sprawnym umysłem i krzepkim ciałem, ale straszna była z niego niezdara. Kiedy nadszedł dla niego czas próby traw, jego organizm odrzucił alchemiczne specyfiki. Wywołały one zmiany, ale te były dziwne i szkodliwe. Broderick przeżył mutację, lecz jej skutki okazały się inne niż się spodziewano. Z porów jego skóry zaczął wydzielać się śliski śluz, a sam młodzieniec stał się jeszcze bardziej niezgrabny i ślamazarny. Wiedźminie ze szkoły niedźwiedzia uznali go za porażkę i słabe usza.
a że nie łączyły ich więzi braterstwa tak silne jak ich odpowiedników z innych cechów, wygnali nieszczęsnego chłopaka. Młody Wiedźmin tułał się po kontynencie. Starał się wykonywać swój fach, ale jego mutacje utrudniały mu zadanie. Nieraz odnosił poważne rany w walce z potworami, które były od niego o wiele szybsze i zwinniejsze. Nie można było jednak Broderickowi odmówić determinacji i nieugiętości. Każde drogo okupione zwycięstwo czyniło go silniejszym. Każdy wypełniony z trudem kontrakt bardziej doświadczonym. W końcu podczas swojej podróży trafił na wiedźmę. Narcyzę ślicznotkę. Podobnie jak wielu innych czarodziejów z tych czasów, również ona była bardzo zainteresowana wiedźminami i zbierała informacje o ich dokonaniach. Teraz nadarzyła się jej okazja, by osobiście poznać i zbadać jednego z nich. Użyła uroku osobistego, by zwabić Broderika do swojego domu, a swych wdzięków, by go uwieść. Pominę szczegóły, ale duży Harold nie szczędził tutaj pełnych detalu opisów. Do tego czasu Broderick stał się już dorosłym mężem i dorobił się swojego przydomku – byczek. W opowieściach o czasie spędzonym przez niego z czarodziejką stanowiło to istotny wątek, jakby te sprawy się nie rozegrały. Narcyza zaproponowała Broderickowi układ. Obiecała mu pomoc w założeniu własnej szkoły wiedźmińskiej, o ile on pozwoli jej się szczegółowo przebadać. Nasz bohater przystał na te warunki. Ruszyli więc wspólnie na szlak, by znaleźć miejsce nadające się na siedzibę dla nowego cechu. Oczywiście nastąpiło to dopiero po jakimś czasie, który poświęcony był na sprośności, opisywane mi długo i obrazowo przez dużego Harolda oraz jego przyjaciół. Broderick Byczek i Narcyza Ślicznotka nie posiadali bogactwa potrzebnego do wzniesienia lub zakupienia twierdzy, podobnej do siedlisk innych wiedźminów. Nowo powstały cech Ślimaka za miejsce swoich spotkań wybrał w końcu piwnicę tej właśnie gospody, której opowiedziano mi tę historię. Uczniów mutowano w domu Narcyzy, a następnie szkolono zarówno w jej obejściu, jak i w pobliskim lesie. Podobno jednocześnie było w tym cechu nie więcej niż 90 wiedźminów. Wyróżniały ich nietypowy oręż i pancerz, wokół której zbudowano specyficzny styl walki tej szkoły. Broderick, dawny niedźwiedź, który nieraz był ranny w walce z potworami, zdecydował o wyborze przez jego szkołę ciężkiego pancerza płytowego. Siłacz wybrał też dla swych uczniów ciężkie i długie miecze. Jego podejście było proste: stać się niewrażliwym na ataki monstrów, a potem zabijać przeciwników jednym ciosem. Duży Harold utrzymywał, że pierwsze zbroje wiedźminów ze szkoły Ślimaka powstały z metalu zebranego w mieście, głównie garnków i patelni. Miecze podobno wykuli z osi powozów, co brzmiało całkiem imponująco. Sama nazwa cechu podobno wzięła się od tego, że obciążeni pancerzem poruszali się powoli, ale za to byli bezpieczni od kłów pazurów. Z pewnością skojarzenie wzmacniał też śluz, który wydzielały ich ciała z powodu niedoskonałych mutacji. Każda legenda ma jednak swój koniec. Według dużego Harolda, wiedźmini ze szkoły Ślimaka działali tylko w okolicach Nowigradu, bo na dłuższe podróże nie pozwalał im ciężar ekwipunku. Gdy kontraktów na potwory zaczęło ubywać, szybko okazało się, że przez swoje specyficzne mutacje i szkolenie, Ślimaki nie nadawały się do innej pracy. W końcu musieli opuścić swoją siedzibę, bo nie stać ich już było na opłacenie wynajmu, ani rachunki za piwo i strawę. Przez jakiś czas próbowali urządzać spotkania na przedmieściach w domu Narcyzy, ale to już nie było to samo. Cech został rozwiązany, a jego członkowie rozeszli się po czterech stronach świata i słuch o nich zaginął. Duży Harold dodał jeszcze na koniec, że Broderick Byczek i Narcyza Ślicznotka zamieszkali razem w jej domku, tworząc zgodne stadło. Nietypowy to koniec historii Wiedźmina. Więcej już nie usłyszałem, bo do gospody weszła miejscowa zielarka, jasna blondynka z kwiatami we włosach. I Harold całkowicie stracił zainteresowanie moją osobą.
Niewątpliwie tych dwoje coś łączyło, bo mój rozmówca skupił się tylko na niej, a jego twarz przybrała melancholijny wyraz. Podziękowałem więc dużemu Haroldowi i jego kompanom za historię, którą się ze mną podzielili. Wróciłem do mojego pokoju, w którym właśnie teraz spisuję opowieść o szkole Ślimaka. Mam pewność, że to punkt wyjścia dla pięknego projektu badawczego. Akademickie przedsięwzięcie zdolne zburzyć nasz obraz Wiedźminów. Jutro wyślę list do mojego kolegi po fachu, Brandona z Oxenfurtu. Niewątpliwie będzie on równie poruszony i pomoże mi w dalszych poszukiwaniach prawdy tej niezwykłej legendzie. Niezbyt udana mutacja szkoły Ślimaka ma kilka istotnych skutków dla codziennego życia członków cechu. Najważniejszym z nich jest zmiana w działaniu gruczołów potowych. Kiedy puls takiego łowcy potworów przyspiesza, czy to ze względu na stres, czy też w walce, pod Wiedźmina staje się gęsty i kleisty, przypominający śluz. Jest go na tyle dużo, że przemięka on przez ubrania i szpary pancerza. Warstwa oleistej wydzieliny sprawia, że odzież staje się nieprzyjemna w dotyku. Podczas walki i w podobnych sytuacjach wszelkie próby chwytu lub inny sposób powstrzymania Wiedźmina jest praktycznie niemożliwe. Łowcy z cechu Ślimaka potrafili też utwardzić śluz na dłoniach za pomocą igni. Kiedy walka się kończyła, Wiedźmini przestawali się pocić, a śluz powoli parował, pozostawiając po sobie łuszczący się nalot. Wpadnijcie na Twitcha, jeżeli jeszcze tego nie robicie, na Discorda możecie zostawić suba, a my widzimy się w następnym.